Polsce i w świecie. Jest ich bardzo dużo, m.in. Elektro-Eko, Fundacja Nasza Ziemia, Wila Stanisławska, Meresztowicz, firma Remont, jest Repopu, Europejska Platforma Recyklingu, Kręcina z Recykling, z Oponeo, Recykling Rowerowy, Pieszy, Wodny z Dominikiem Dobrowolskim, firma Abrys i Puchar Recyklingu, Edukacja Recyklingowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie i Warszawie, Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie sposób wymienić wszystkich ekodziałaczy, ale patroni nasi lokalni, tak ważni i bliscy mojemu sercu, są tu wśród nas. Zapraszam panią dyrektor Iwonę Boredę, panią wicedyrektor Elwirę Rakowską-Karwel oraz nauczycielkę przyrody w naszej szkole, panią Małgorzatę Wojciechowską-Kutowską. Wręczenie statuetek działaczom ekoprzyjaźni w środowisku. Poprosimy. To może ja wraz z panem z Domu Kultury o przygotowanie się, bo za chwileczkę fanfary dla was. Uwaga! Zapraszamy na Leśnictwo Gołdan, Urząd Miejski w Gołdanie, Szkołę Podstawową nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdanie wraz z Radą Rodziców, Starostwo Powiatowe w Gołdanie, Starostwo Powiatowe w Markowie Mazowieckim, Elektro-Eko. Thank you.
Państwa Golda o uroczyste przekazanie darów dyrekcji szkoły. Zapraszam Panią.
Krakowską, dyrektor Domu Kultury w Gołdapi, panią Helenę Galińską, przewodniczącą zespołu do spraw promocji dwójki w naszej szkole, Małgorzatę Marcinkiewicz, nauczycielkę języka polskiego i koordynatorkę Trzymaj Formę oraz Cezarego Kołodziejskiego, reprezentanta Makowa Mazowieckiego. Zapraszamy. Sponsorzy oraz firma Elektro Eko i Fundusz Oświatowy. Duże brawa i panią Klotę Zdjęcie. Panią Klotę Zdjęcie z klasą czwartą A i wychowawczynią. Patrz szybko, komisja. Przyjaciółka szkoły, dyrektor Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi mają zaszczyt przyznać honorowy tytuł przyjaciółki szkoły w podziękowaniu za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej szkole. Nagrody wręczą dyrektor Iwona Poreda, wicedyrektor Elwira Karol-Krakowska, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gołdapi, przedstawiciele
Wyniki konkursów eko, które odbyły się w ramach 22 Zielonych Dni w Kołdawie. W 22 konkursie Modny Strój z Odpadów wystartowało 20 dzieci z Kołdawii i okolic. Wyniki pomoże mi przedstawić recyklingowa rodzina Państwa Omiljanowiczów. Beata Omiljanowicz, inicjatorka wielu działań w recyklingu z udziałem dzieci i dorosłych w mieście z synem Kamilem, laureatem konkursu sprzed lat na nazwę punktu zbierania elektroszmieci. To dzięki Kamilowi nasz elektroszmieciuszek nazywa się właśnie elektroszmieciuszek. Duże brawa! Thank you.
zapraszamy do porządkowego zdjęcia. Chodźcie też do nas.
Gabi Jabłoński, Jakub Kowal. Zapraszamy. Nagrody wręczą goście, których jeszcze nie było na scenie. Zapraszam, chodźcie do nas. Pomóżcie, ty jesteś drużynie i to w młodszej grupie.
że mamy taką, taką pewność, że jest komu walczyć o nasze, o naszą ziemię, o to, żeby w naszej Gołdapi, tu gdzie mieszkamy, było naprawdę przyjemnie i czysto. I za to Wam bardzo serdecznie dziękujemy. A w nagrodę otrzymujecie ode mnie i od naszego samorządu powiatowego słodki poczęstunek. Dziękuję. Wyjdę tutaj z przodu w imieniu całego samorządu gołdapskiego. Radni, jesteśmy tutaj z radnymi, z przewodniczącym rady. Wszyscy pracownicy urzędu składają serdeczne, serdeczne podziękowania za to, że propagujecie ekologię, propagujecie to, żeby było czysto. Wszyscy się uczymy. Z roku na rok jest nas coraz więcej. Tego serdecznie gratuluję, bo to jest sukces. I cóż, ja tak patrzę, że za rok to chyba trzeba będzie mi które zrobić albo na hali Osir, ponieważ już się nie mieścimy, lekko, lekko. Także serdecznie gratuluję pani dyrektor, serdecznie gratuluję pani Aninko, że pani co roku, coraz to nowszych uczestników angażuje w to nasze sprzątanie. Jeszcze pan przewodniczący tutaj chciał. Szanowni Państwo, drogie dzieci, cała społeczność w szkołach, wielkie gratulacje za kolejne już zielone dni Gołdapi. Jesteśmy dumni, że mamy taką szkołę, która promuje działania ekologiczne. Musimy zostawić tą planetę dla następnych pokoleń. Wszystkiego najlepszego. Thank you.
Proszę. Mm-hmm.